wszyscy dziennikarze, którzy przyjechali, to robią pewną formę audytu dopuszczającą jezioro Solińskie do tego, żeby można było tutaj pływać. Stało się pewną tradycją, że dziennikarze rozpoczynają sezon żeglarski i to dzieje się również w tym roku. Wartością, że ludzie potrafią spotkać się po swoich godzinach pracy, potrafią zmagać się w takich trudnych, niewiatrowych, żeglarskich warunkach. To jest bardzo fajne. Po Solinie zawsze pływa się trudno. Solina jest takim akwenem, że trzeba pływać i czujnie patrzeć na to wszystko, co się dzieje, ponieważ Solina to nie jest takie pływanie, że pływamy z jednego kierunku wiatru. Tutaj wiatr bardzo kręci, o czym wszyscy wiedzą, i jest to bardzo trudny akwen do pływania, dlatego pływamy tutaj. Żeglarze z Polski rzadko przyjeżdżają. Mamy taki Puchar Polski raz w sezonie. Jest taki bieg i tutaj tych łódek nie przyjeżdża wiele, ponieważ tutaj są specyficzne warunki i tutaj nie każdy żeglarz potrafi pływać. Są to wiatry, które w różnych kierunkach, można powiedzieć, tutaj się rozchodzą. Wiatry górne, które z góry spadają, także że no naprawdę trzeba znać troszkę Solinę, żeby pływać dobrze regatowo. Jak się ktoś nauczy pływać, mamy tutaj szkółkę do żeglarską naszą, to będzie pływał wszędzie. Dlatego, że no tutaj się trudno pływa i jak tu się tutaj ktoś nauczy dobrze pływać, to już będzie sobie radził wszędzie. Dzisiejsze zawody mają o tyle tą przewagę, że gościmy dziennikarzy ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Oddziału Rzeszów i dzięki temu jest znacznie więcej załogantów na łodziach, a poza tym mamy nadzieję, że na pewno jakiś oddźwięk naszej zabawy na wodzie znajdzie szersze odbicie. Nie ma tej tradycji takich chęci, jak dawniej było, że każdy ma łódkę i oprócz tego ma chęć konkurencji, ma chęć zaistnieć, ma chęć być w jakimś towarzystwie takim sportowym, co daje właśnie dużą sprawę ze względu na to, że na regatach każdych się uczy człowiek pływać. To daje doświadczenie, czasami trzeba szybko przepłynąć, w związku z tym, jeśli umiesz pływać, to szybko przepłyniesz, bo burza nadchodzi czy coś takiego, w związku z tym trzeba umieć wykorzystać to. Się
środowisko dziennikarskie to jest taka bardzo elitarna grupa. My się spotykamy na konferencjach prasowych, spotykamy się w różnych miejscach, ale spotykamy się również podczas tego typu imprez. Imprez organizowanych przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i przez inne podmioty, które bardzo chętnie chcą widzieć dziennikarzy u siebie po to, żeby no, pobawić się razem. Bawimy się razem. Ja zawsze mam taką nadzieję, że te nasze działania wpływają i pomagają tym wszystkim, którzy chcą, żeby ten najpiękniejszy, jeden z najpiękniejszych regionów Podkarpacia promować i pokazywać, bo to jest naprawdę miejsce warte pokazywania. To jest miejsce bardzo urokliwe i wszyscy, którzy przyjechali tutaj rok, dwa lata temu, wiedzą o tym, a ci, którzy o tym nie wiedzą, muszą przyjechać i uwierzyć.